Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Kontynuujemy więc omawianie rządów Ludwika Węgierskiego i dziś dowiemy się m.in. o kolejnym powrocie Władysława Białego, czy też o rzezi Węgrów w Krakowie. Stosunki władającego Mazowszem Siemowita III z Ludwikiem Węgierskim były poprawne i polsko-węgierski król szanował jego niezależność. Pomóc mogła w tym także postać Władysława Opolczyka, który był zięciem mazowieckiego piasta. Stosunki z sąsiednią Litwą także były poprawne, wobec czego starzejący się książę postanowił nadać ziemię swym dwóm pełnoletnim już synom. Starszy z nich, Janusz, otrzymał ziemię ciechanowską, warszawską, wiską i zakroczymską. Między 1371 a 73 rokiem poślubił córkę Kiejstuta Danutę Annę, co jeszcze bardziej zabezpieczyło mazowiecko-litewską granicę. Ponadto postanowił on także złożyć Ludwikowi Andegawenowi hołd. Drugi brat, Siemowit IV, otrzymał mniejszą dzielnicę, złożoną z ziemi czerskiej, liwskiej i rawskiej. Ambitny młodzieniec, w przeciwieństwie do starszego brata, nie złożył jednak polsko-węgierskiemu królowi hołdu. Co zaś się tyczy Siemowita III, to zachował on pozostałe ziemie i wciąż formalnie miał zwierzchność nad swymi synami. Około 1374 roku zmarł hospodar Mołdawii, Laczko. Niewiele wiadomo na temat kolejnych wydarzeń, jednak prawdopodobnie Ludwik Węgierski zorganizował w odpowiedzi wyprawę, w której wsparł go także jego namiestnik na Rusi Halickiej, Władysław Opolczyk. Niektórzy historycy sądzą, że zdołali oni osadzić na mołdawskim tronie litewskiego wasala Ludwika, współrządzącego Podolem, Jerzego Koriatowicza. Są jednak co do tego wątpliwości i nawet jeżeli Jerzy faktycznie tam panował, to pomiędzy rokiem 1375 a 1377 gospodarzem został Piotr I, będący potomkiem Bogdana I. W przeciwieństwie do Laczka nie był on katolikiem i nie złożył także Ludwikowi Węgierskiemu hołdu. Niemniej utrzymywał dobre relacje z zachodnim sąsiadem. W 1375 roku, dzięki staraniom Władysława Opolczyka i Ludwika, papież Grzegorz XI utworzył katolickie arcybiskupstwo na Rusi. Jego siedzibą był Halicz i obejmowało ono biskupstwa w Przemyślu, Włodzimierzu Wołyńskim i Chełmie. Władysław Opolczyk prosił o przeniesienie siedziby do rosnącego w znaczenie Lwowa, jednak papież nie wyraził zgody. Tymczasem Ludwik Andegaweński zmuszony był zorganizować kolejną wyprawę przeciwko zakarpackim Wołochom, tym razem do Wołoszczyzny. Panujący tam gospodar sprzymierzył się bowiem z Bułgarami i Turkami, wypowiadając posłuszeństwo. Siły węgierskie pokonały koalicjantów w bitwie, zaś Ludwik zaanektował Sewerin. Nie zdołał jednak zmusić gospodara do ponownego uznania jego zwierzchnictwa. Wkrótce potem Wołosi dokonali łupieszczego rajdu do Siedmiogrodu, zaś sprzymierzeni z nimi Turcy osmańscy splądrowali Banat. Gdy Ludwik Węgierski zajęty był walkami na Bałkanach, do Polski znów wrócił Władysław Biały. W sierpniu 1375 roku zdobył podstępem zamek w Złotorii. Jeżeli wierzyć kronice Jana z Czarnkowa, miał on tego dokonać podstępem i bez przelewu krwi, upijając do nieprzytomności dowódcę tego zamku za pośrednictwem lokalnych rybaków zaopatrzonych w mocne wino. Cały poprzedni rok gościny udzielali mu władający Santokiem i Drezdenkiem panowie von Osten. Jeden z nich, Ulryk, udzielił mu także pomocy zbrojnej. Usiłował zdobyć zamek w Raciążku, jednak bez powodzenia. Zdołał jednak odzyskać dla Władysława rodzime Gniewkowo, gdzie w zdobyciu zamku pomogli niemieckim rycerzom lokalni mieszczanie. Na tym jednak pomoc udzielona przez Ulryka von Osten się skończyła i wezwany przez braci wrócił ze swymi ludźmi do Brandenburgii. Władysław Biały odzyskał więc Gniewkowo i Złotorię, jednak raz jeszcze po jego stronie nie opowiedziało się polskie rycerstwo. Pod swym sztandarem zebrał jedynie nieco mieszczan, włóczęgów, biedaków i różnych podejrzanych typów.
Książę ufortyfikował zamek w Złotoli i rozpoczął kampanię łupieskich najazdów na Kujawy, a nawet do Wielkopolski. Do kolejnej rozprawy z nim szykował się starosta, Sędziwój z Szubina, który wezwał na pomoc posiłki z ziemi sieradzkiej. Te jednak wpadły w zasadzkę zastawioną przez Władysława Białego, którego ludzie zdołali zdobyć pełen zaopatrzenia i kosztowności tabor. Szczęście odwróciło się od niego jednak późną jesienią, kiedy to drogę zastawił mu pod Gniewkowem Bartosz z Wezemborga, starosta brzesko-kujawski i jeden z najznamienitszych polskich rycerzy. Siły królewskie bitwę wygrały, zaś pokonany Władysław Biały zbiegł na zamek w Złotorii. Z nastaniem 1376 roku Władysław Biały kontynuował łupieszcze rajdy ze swej bazy w Złotorii. Wkrótce uzyskał także wsparcie od swego przyjaciela, księcia Burgundii Filipa Śmiałego, który posłał do niego grupę burgundzkich rycerzy. Piast zaprzyjaźnił się z burgundzkim monarchą w czasie wspólnej krzyżackiej wyprawy na Litwinów. Z kolei Dijon, w którym mieścił się klasztor benedyktynów, do którego wstąpił Władysław, był wtedy stolicą Burgundii. Fakt, że jeden człowiek bez szerokiego poparcia potrafił długo podkopywać królewski autorytet, musiał zapewne budzić gniew Ludwika Węgierskiego. Ponaglił on polskich urzędników do działania. Sędziwój z Szubina raz jeszcze zebrał rycerstwo z Wielkopolski, Kujaw, a nawet Małopolski, z którymi podszedł pod Złotorię. W wyprawie udział wziął także Bartosz z Wezemborga oraz Kaś Kosłupski. 1 czerwca rozpoczęto oblężenie. Królewska armia zbudowała wiele machin oblężniczych, jednak Złotoria była dobrze przygotowana. W sierpniu ciężko ranny został Kaś Kosłupski, trafiony kamieniem w głowę. Nieprzytomnego księcia przewieziono natychmiast do Bydgoszczy. Władysław Biały bronił się dzielnie przez całe lato, jesień, aż do zimy. Nie mógł jednak trwać w Złotorii wiecznie, bowiem prędzej czy później skończyłyby się zapasy. Z inicjatywy Bartosza z Wezemborga rozpoczął więc pertraktację. W pewnym momencie wyzwał go także na rycerski pojedynek. Tak jak mówiłem wcześniej, Bartosz był prawdopodobnie najsłynniejszym i najznamienitszym polskim rycerzem do czasów Zawiszy Czarnego. Władysław pojedynek ten przegrał, odnosząc ranę. Być może uznając porażkę w pojedynku za Boży sąd, na przełomie roku 1376 i 77 poddał ostatecznie zamek w Złotorii. Gdy wciąż trwało oblężenie Złotorii, w listopadzie 1376 roku na Polskę najechali Litwini. Wyprawą dowodził Kiejstut oraz Lubart, do których przyłączył się także ich krewniak Jerzy Narymuntowicz, do tej pory wasal Ludwika Andegawena w księstwie bełskim. Litwini splądrowali ziemię przemyską, sandomierską i lubelską, zajmując w drodze powrotnej ziemię chełmską. Tymczasem w Krakowie doszło do poważnego incydentu. Brak reakcji na litewski najazd sprawił, że węgierskie rządy stały się jeszcze mniej popularne. Popularność traciła także Elżbieta Łokietkówna, która organizowała w tym czasie uczty i biesiady dla swego w dużej mierze węgierskiego pochodzenia dworskiego otoczenia. W grudniu tego roku doszło na ulicach Krakowa do kłótni pomiędzy węgierską czeladzią a polskimi mieszczanami, która wkrótce przerodziła się w rozrubę. Sytuację próbował uspokoić starosta krakowski Jan Kmita, kiedy to nagle jeden z Węgrów sięgnął po łuk. Starosta został śmiertelnie trafiony strzałą. Co prawda mógł to być jedynie nieszczęśliwy wypadek, jednak przelało to czarę goryczy. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i wściekła polska ludność rzuciła się na Węgrów. Tropiono ich po całym mieście i nie oszczędzano nikogo. Ofiarą rzezi paść mogło ich od kilkudziesięciu do ponad 100. Przerażona Elżbieta Łokietkówna zamknęła się na Wawelu, jednak wielu spośród jej węgierskich dworzan nie dotarło za mury na czas. Po tym incydencie, a więc z początkiem 1377 roku, zrezygnowała ze stanowiska regentki i powróciła na Węgry. Z początkiem 1377 roku ciężko ranny podczas oblężenia Złotorii Kaś Kosłupski zmarł.
Młody książę nie pozostawił potomka, wobec czego księstwo słupskie trafiło do jego przyrodniego brata, Warcisława VII. Nowy książę pomorski zamierzał także przejąć leżące w Polsce Lenna zmarłego brata, jednak Ludwik Węgierski nie wyraził na to zgody. Wałcz, Inowrocław i Bydgoszcz powróciły bowiem do ziem królewskich. Ziemia Dobrzyńska przypadła zaś żonie Kaśka Małgorzacie Mazowieckiej w ramach oprawy wdowiej. W marcu tego roku doszło także w Brześciu Kujawskim do ostatecznego porozumienia pomiędzy Ludwikiem a Władysławem Białym. Polsko-węgierski monarcha miał już na tyle dość zdeterminowanego piasta, iż ponownie odkupił od niego księstwo gniewkowskie za kwotę 10 tysięcy florenów, które miały być wypłacane w 10 transzach. Ponadto przekazał mu także benedyktyńskie opactwo na Węgrzech. Władysław Biały nie zagrzał jednak tam długo miejsca i w 1381 roku powrócił do Dijon. Nie wrócił już do Polski i zmarł w 1388 roku w Strasburgu. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne materiały już wkrótce.